Otwieram posiedzenie Komisji Rewizyjnej. Witam Państwa serdecznie, wszystkich kolegów radnych i zaproszonych gości. Witam Pana Sekretarza, Dyrektora Wydziału. I otrzymali Państwo porządek obrad. Do tego, czy są jakieś uwagi do tego porządku obrad? Nie ma. Jeżeli nie ma, ja chciałbym poprosić, żeby przyjąć projekt punkt. Wnoszę do porządku obrad punkt dotyczący projektu uchwały w sprawie zaskarżenia do Sądu Administracyjnego rozstrzygnięcia najwyższego wojewody lubelskiego i wniesienie tego projektu uchwały pod obrady najbliższej sesji Rady Miasta. Jest to projekt grupy radnych, także Państwo znają, bo część radnych się pod tym podpisała. To jest zapis, żeby ten punkt wnieść do porządku posiedzenia jako punkt trzeci porządku obrad. Dziękuję bardzo. Także ten punkt będzie rozpatrywany jako punkt trzeci porządku obrad. Czy do pozostałych punktów są uwagi? Nie widzę. Przechodzimy do punktu pierwszego. Ten punkt dotyczy sytuacji w Radzie Dzielnicy Sławii. Tutaj mieszkańcy tej dzielnicy i radne dzielnicy Sławin napisali jakby do komisji rewizyjnej, do przewodniczącego rady pismo dotyczące jakby nieprawidłowości i niedociągnięć w funkcjonowaniu dzielnicy Sławin. Procedura będzie taka, że najpierw poproszę Państwa, jakby, którzy napisali to pismo, to jest sporo osób podpisanych pod tym pismem, żeby istotne uwagi, jakie Państwo zgłaszają, żeby Państwo przedstawili i później do tych uwag odniesie się Pani Przewodnicząca Zarządu Dzielnicy, Pani Jadwiga Mar. Czy mogę w tym punkcie pewne wyjaśnienie? Proszę bardzo, Pani. Ale to jest istotne. Panie Przewodniczący, Szanowni Radni, Drodzy Mieszkańcy. Chciałam w tym momencie oświadczyć, że po rozmowie z niektórymi mieszkańcami ulicy Poligonowa nie zbierano żadnych podpisów w sprawie złożenia skargi na Radę Dzielnicy Sławin. Dzisiaj jest tak, iż każdy dokument, jaki składa mieszkaniec, ma swoją drogę elektroniczną. I niektórzy mieszkańcy powiedzieli, były zbierane w zeszłym roku podpisy w sprawie kanalizacji. Ja, jako osoba, wobec której tę skargę napisano, poprosiłam prowadzącego komisję o wgląd do dokumentów, bo takie prawo mam. Lista jest listą ksero. Lista nie ma tytułu. Wobec tego pytam, czy mieszkańcy, a głównie pana, bo pod tym się podpisał pan, przepraszam, nazwisko. Zapamiętam pana w tej chwili. Sekundę. Pod pismem, który złożył skargę, pan Lasek. Czy pan zbierał te podpisy? Nie ma tego. Ale przepraszam, nie ma pana Laska? Nie ma. Ale pani przewodnicząca. Ale to jest bardzo istotne. Ale ja jest pani. Ale chwileczkę, ja będę udzielał głosu, dobrze? Oświadczam i oczekuję sprawdzenia wykorzystywania podpisów mieszkańców do celów, do innego celu, które zostały użyte jako dokumenty pan przewodniczący, dlatego chcę sprostować. Powiedział, że także mieszkańcy, więc ta lista, bardzo proszę, żeby sprawdzić. Ja wręcz podam. Ale chwileczkę, pani przewodnicząca, to co, jak przejdziemy do omawiania, państwo zabiorą głos, później pani będzie się do tego stosunkowywać. Ja chciałem tylko powiedzieć, że nie wiem, czy jest pan Stanisław Smaga tutaj. Ja jestem żoną, mąż w tej chwili ma drugie bardzo ważne spotkanie w sądzie i tam musiał. Rozumiem, ale to jest to mieszkanie z jakby tej dzielnicy, rozumiem? Tak. Czy jest pan Władysław Lasek? Nie ma pana Laska, pan Lasek dzwonił do mnie, on ma bardzo problemy z kolanami i korzonki. Ale ja rozumiem, ale są to konkretne osoby, które po prostu podpisały się pod tymi
pod tymi pismami, a sprawa jakby dodatkowych podpisów oczywiście może ulec sprawdzeniu, ale jest to sprawa trochę nieistotna, bo wystarczy, że po prostu napisze jedna osoba czy dwie osoby pismo i jeżeli przewodniczący skieruje do komisji, my to musimy rozpatrywać. Przepraszam, dla mnie jest istotne, ponieważ jest używanie bezprawne podpisu mieszkańców, którzy faktycznie nie podpisywali się pod skargą. Natomiast tutaj jest lista i dołączone jest 100 par podpisów, co nie miało miejsca. Proszę Państwa. Ale przepraszam bardzo. Teraz nie będziemy tego rozpatrywać, bo my jako komisja nie jesteśmy w stanie zweryfikować i szukać wszystkich podpisów. To można było zrobić na etapie, gdy pismo wpłynęło do przewodniczącego. I tutaj mówię, wystarczyłoby jeden czy dwa skierowane pisma do nas i my to rozpatrujemy. Natomiast być może, że jest to uchybienie, to na tym pani przewodnicząca zwraca uwagę, no, który ma wymiar bardzo, że tak powiem, może ogólnie mało rzetelny, jeśli jest tak, jak mówi pani przewodnicząca. Natomiast my w tej chwili nie będziemy tego weryfikować. Proszę pana radny pana. Panie przewodniczący, kwestii formalnej, no, problem pierwszy polega na tym, że ja rozumiem, nie ma tych panów, którzy się podpisali do tych na miejscu. Zwłaszcza, że widzę możliwość rozpatrywania się tej sprawy. Podam w związku z tym wniosek o przełożenie tej sprawy na następną komisję oraz w międzyczasie sprawdzenie tych podpisów. Rozumiem, też będę prosił o głos pana sekretarza, rozumiem, że pan sekretarz w tej sprawie również coś konkretnego może nam powiedzieć, ale taki wniosek formalny składam o przełożenie rozpatrywania tej sprawy do momentu, aż pojawią się na komisji osoby, które podpisały się pod tym listem, bo w tej chwili rozumiem, że rozmawiamy jedynie z pismem jako takim, chyba że pan nie się pod tym zapisał. Tak, oczywiście. Jest 8 osób, które są na tej liście. Jeśli chodzi o aktualizację listy i wznowienie, proszę bardzo, możemy wznowić, jeśli pani na tym zależy. Pani sekretarka, która przyjmowała, stwierdziła za zgodność z pod oryginalnymi podpisami i przyjęła te dokumenty w sekretariacie. Tam nie siedzi dziecko, tylko siedzi osoba wykształcona, która wie, która a może przyjąć. Jeśli przyjdą osoby nie tu podpisane i stwierdzą, że nie składamy takiego podpisu. Niestety godzina jest taka, że ludzie pracują też niektórzy z poligonowej, chociaż to jest stara poligonowa, ale tam nie są ludzie na wymarciu. Tam mieszkają też pani radna ludzie w wieku produkcyjnym i dzieci, które są pominięte, nie mają dojazdu do szkoły. Dobrze, ale to jest akurat nieistotne. Ja chciałem powiedzieć swoje zdanie do wniosku zgłoszonego przez radnego Banacha. Chciałem powiedzieć, że my nieraz nie mamy tutaj ani skarżących, ani innych osoby, które zgłaszały to pismo. Rozpatrujemy pismo. To nie jest tak, rozpatrujemy pismo. I po prostu nie ma nieraz tych osób i po prostu rozpatrujemy. Ale proszę pan sekretarz może coś powie. No Państwa, jeżeli chodzi o samo procedowanie, to Państwo będziecie się decydować i tutaj nie musimy się wypowiadać na ten temat. Natomiast pewnie jest jedno, że jeżeli chodzi o prawidłowość weryfikacji podpisów, czy te podpisy były złożone pod tym pismem, które stanowiło gdyby trzon pisma, a później była dołączona kartka zawierająca podpisy, to jeżeli ktoś podjął informację, że te podpisy nie były tworzone pod treść tego pisma, jest zobowiązany, jeżeli uważa, że zachodzi przesłanka czy znamiona przestępstwa, to nie dopisze myślą organy o takiej sytuacji. Moim zdaniem urząd, czy nawet rada, czy komisja rady nie jest ani w stanie zweryfikować, ale nie ma narzędzi do weryfikowania prawidłowości tych podpisów w kontekście treści pisma tego ogólnego i czy to pismo było znane podpisującym, czy też były one zbierane te podpisy do jakiegoś innego celu. Więc tutaj nawet sekretarka przyjmując, widząc oryginał, jest zobowiązana potwierdzić za zgodność z oryginałem treść całego dokumentu, natomiast nie jest w stanie zweryfikować łamania, przekroczenia prawa, bądź też dokonania pewnego znamion przestępstwa, o których byśmy ewentualnie mogli mówić dopiero po rozstrzygnięciu przez organ.
organa ścigania. Co do pierwszej części, to Państwo decydujecie w tym zakresie, jeśli chodzi o czy rozpatrywać, czy nie rozpatrywać. Jeszcze chciałbym dodać, że formalnie sytuacja wygląda w ten sposób, że na piśmie, które zostało skierowane do komisji rewizyjnej, podpisał się pan radny dzielnicy Zronowice, przepraszam, dzielnicy Sławień, Stanisław Smaga. Na tym jest dekretacja do nas i na końcu jest wyrazami szacunku i jest podpisany pan Smaga. Nikogo innego nie ma. I pisze tutaj po prostu o innych osobach. Dopiero to jest pismo, które zostało skierowane do komisji. Natomiast jest drugie pismo, które nie jest zadekretowane, które, znaczy ono jest dołączone niejako, że w imieniu mieszkańców pisze Władysław Lasek i Władysław Lasek jakby na końcu pisze, że dołącza podpisy mieszkańców. Ale na tym piśmie, jeszcze popatrzę na, te pisma są też z inną datą. Pan Lasek do nas pisze 3 września, natomiast pan Smaga pisze 30 sierpnia 2017 i w zasadzie to pismo będziemy rozpatrywać. Proszę bardzo. I teraz, jeżeli pan Lasek, tak? Czy ta druga osoba to jest pan Lasek? Tak. Nie podpisał się na piśmie, nie podpisał się z tego, co tutaj widzę. Nie, tylko do nie jest na liście. Nie jest na liście. Jeżeli nie jest na liście, to trudno mówić, że to jest pismo urzędowe z punktu widzenia wywołania pewnych czynności. Ono powinno być co najwyżej uzupełnione o podpis, a osoba powinna być wezwana. Natomiast jeżeli jest dołączona lista i jest na liście, a czy to pismo jest traktowane jako pismo złożone w pani, bo z punktu widzenia podpisania jego, jeżeli stanowi całość, to a ja mam pytanie. Jest zarówno pani Krystyna Lasek, jak i pan Lasek na tym dołączonym piśmie, ja natomiast na tym pierwszym jest pan Stanisław Smak. Ja mam, przepraszam, pytanie jedno. Czy typy, zamiast tam pana Rastka, ponieważ ja byłam u pana Rastka i wspólnie pisaliśmy to pismo, żebym ja napisała swoje imię i nazwisko w tej chwili i podpisała to pismo. Jestem mieszkańcem ulicy Politonowej. Razem rozmawialiśmy z panem Rastkiem. Pan Rasek napisał to pismo na komputerze i dlatego pan Rasek to pismo złożył. I pani bierze odpowiedzialność za to. Ja biorę odpowiedzialność za to pismo. Ja biorę odpowiedzialność za to. Zaraz, przepraszam, ja te dokumenty, które otrzymałem, to ja nimi się będę posługiwał. Nie no widzę takiej możliwości, w tej chwili pani się podpisała na dokumencie i żebyśmy to stwierdzili, że to jest akurat ten dokument. Proszę pan radny. Znaczy ja widzę, że rzeczywiście jestem za wnioskiem, a nie muszę, żeby to odłożyć. To, no, państwo nas niepoważnie traktujecie. To jak można dać pismo jakieś bez podpisu osoby, które przyszły na komisję, nie są wskazane o to, co podpisały się na liście, no to o czym my mamy rozmawiać? Ale jak pani, mówi, pani mówi w tej chwili, że pani może za pana Laska podpisać. Ja nie mówię, że za pana Laska, tylko za siebie. Ja rozumiem, że to pismo wpłynęło, ono jest tu. I teraz. Tak, pan to trzeba było to zrobić wcześniej, a nie tu. Ale ja jestem na liście. Tak, proszę pani, ale to pismo. I pan Lasek jest pan Lasek. Jest pan Lasek ten proszę panią, mówimy o procedurze. Ja nie kwestionuję państwa obecności. Ja akurat nie znam procedury i nie muszę chyba dokładnie znać procedury, no, jaka obowiązuje. No jeżeli pani występuje do komisji rewizyjnej, no to musi się pani podjąć. Przepraszam, że tak mówię, że musi pani podpisać. No, musi... Ale ja jestem podpisana na liście. Szanowni, ale jeszcze raz, przepraszam, może żeby wszyscy, żebyśmy zrozumieli. Są tutaj dwa pisma. Jedno pismo jest w pełni formalne, które jest zadekretowane do komisji i jest z podpisem. I do tego jakby nikt nie ma wątpliwości. Ono jest zadekretowane na naszą komisję, dotyczy jakby tych nieprawidłowości czy niedociągnięć w dzielnicy Sławin. I do tego jest dołączone drugie pismo, które podpisał pan Władysław Lasek, ale też jest są dołączone do tego pisma podpisy pani Lasek, pana Laska i nie wiem, czy to nie tam, czy inny mieszkańców. Tak, że wydaje mi się, że pan przewodniczący rady prawidłowo jakby skierował to pismo do komisji pod względem formalnym. Ale proszę bardzo. Tak, szanowni państwo, dwie sprawy. Po pierwsze, nie ma tego pana, który to pismo do nas napisał. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz. Ja rozumiem, że państwo oczekujecie od nas formalnego traktowania. Tego
proszę nie przerywać. Ja nie rozumiem, nie mając wszystkich dokumentów. Chcieliby Państwo na nich to szkodzić, gdyby wam ten samochód zarejestrował, to byliby Państwo zadowoleni z załatwienia tej sprawy? Nie. Chodzi nam o to, żeby załatwić tę sprawę do końca procedurami, bo jest dzisiaj posiedzenie komisji, nie ma Pana, który napisał do nas to pismo. Ja rozumiem, że jak dzisiaj komisja postanowi coś nie po Państwa myśli, to Pan będzie miał pełne prawo powiedzieć, dlaczego obradowaliście za moimi oczami. No to jest dosyć dla mnie oczywiste. Stąd mój wniosek, żebyśmy zrobili tak, żebyśmy się spotkali za miesiąc, zweryfikowali te podpisy. Przecież ten miesiąc Państwa nie zbawi. Zaprosimy jeszcze raz Pana, który napisał do nas pismo. Państwo podpiszecie się pod tym drugim pismem. Zajmiemy się sprawą poważnie. Ja rozumiem, że poważnie mamy rozmawiać, a nie robić tutaj niepotrzebną awanturę. Jeżeli Państwa zdanie jest inne, mamy sobie rozmawiać. Ja uważam inaczej, proszę Pana. Jest 8 osób, które są na tej liście i które przybyły, a jeżeli nie, to procedujmy nad pismem Smagi, który złożył Smagi. Ale nie ma Pana Smagi. Nie ma Pana Smagi, bo Państwo się znają, nigdy nie mogą się dogadać i w związku z tym tutaj też się nie dogadają, bo to jest niemożliwością. My prosimy o zwykły chodnik, my o nic nie prosimy. Przepraszam bardzo, czy Pan Radny podtrzymuje swój wniosek? Tak, podtrzymuję. Przechodzimy do głosowania. Kto jest za wnioskiem Pana Radnego Mariusza Banacha, żeby ten punkt przenieść na następną komisję? Dziękuję. Kto jest przeciw? A Państwo? Państwo nie głosują, tylko do tej komisji. Kto się wstrzymał? Nie ma. Jedna osoba. Jedna osoba się wstrzymała. Także chciałem Państwu poinformować, że ten punkt dzisiaj nie będzie rozpatrywany. Panie Przewodniczący, że nawet dla Rady jesteśmy, dla Komisji Rewizyjnej jesteśmy nikim, powietrze. Dziękuję bardzo. Czy ja mogę zdanie informacyjne, proszę Państwa? Jeśli Państwo chcecie, a zapraszamy na posiedzenie Rady Dzielnicy, skierowane oficjalnie także takich pism, próśb, które do tej pory nie wpłynęły nigdy do Rady Dzielnicy od Państwa, zapraszamy, porozmawiamy. Ja tylko dodam, rezerwa celowa to jest tylko co ileś tysięcy. Państwa oczekiwania są zupełnie inne i Państwo zbierali te podpisy ponad rok temu w innym celu. My, odbierając Państwa, liczyliśmy, że mamy Radę Dzielnicy i Rada Dzielnicy będzie bliżej władzy. Szanowni Państwo, ten ja płacę podatki 1400 zł za 2000 metrów co roku do miasta Lublin. Jestem 62 lata żyjąc i nie mogę doczekać się chodnika. Będziemy to jeszcze wyjaśniać. Dziękuję Państwu za przybycie. Jest nam bardzo przykro. Nam jest bardzo przykro, że tak jesteśmy tak kochani. Tak jest, ale szanowni Państwo, ten punkt będzie rozpatrywany. Do tego, żeśmy nie mówili, to nie zachowuje. Wrócimy na spokojnie. Nie, absolutnie. Ja mam wujka legitymację, który dostał srebrną odznakę 69 rok za prace społeczne w tworzeniu ulicy Poligonowej. Bo 5 osób. Ale my nie kwestionujemy niczego. No niech pan właśnie, nie kwestionujecie, ale nas traktujecie jak powietrze. Nie, nie, nie. No jak to nie? No jak to nie? Proceduralnie mieć wszystko tak jak powinno być. Nikt wie. Ale zainteresowanie albo Państwo nie macie w ogóle wiedzy, jeżeli chodzi o starą poligonową, co tam, co tam się dzieje. To Państwo na piśmie. Ale my Państwa zapraszamy na Państwo wiecie, że Państwo dobrze dekanuje. Ale Panie Przewodniczący, my jesteśmy tak zbywani, jak ja pamiętam, odkąd zaczęłam rozumieć w ogóle cośkolwiek w życiu, to jesteśmy zawsze tak zbywani. Dzięki tylko temu, żeśmy się nie poddali, mamy oświetlenie zawieszone na starych słupach, bo do tej pory byśmy nie mieli oświetlenia. Nie mamy wyborania. A jak u Popice, to chcieliśmy się dołączyć do gminy Niemiec, nie pozwolono nam, a gmina Niemce ma piękne chodniki, piękna ulica, a to jest dosłownie 200 metrów od nas. Przed wyborami był pan Lukot, ściskali ręce 40 osób na złowo z Pelikiem, wszystkich nas wyściskali, wszystko będziecie mieli.
kończą się już rządy i nadal nic nie mamy. Ja proponuję, może zapraszam, żebyśmy sobie to powiedzieli. My nic żeśmy od Państwa jeszcze ja rozumiem, nie dyskutujemy na temat, co nas boli, bo do tego wrócimy. Chyba nie wie Pan, co nas boli i może jest tą mszę to 6 miesiąca, ponieważ pod moim domem spacerują dziki. I dziki, sarny. I ja już byłam nawet u pana Szumka z problemem, bo już rata osiedla wie o tym, ale rata osiedla w ogóle straż miejska, nic nie zrobiono. Mamy właśnie, mamy, dlatego piszemy skargi, ponieważ nie ma w ogóle interwencji. Ja się boję z domu własnego wyjść. Szanowni Państwo, zapraszam Państwa na, jeśli będzie to w porządku obrad, na następne posiedzenie. Zostaną Państwo powiadomieni, poinformowani, chyba że jakieś inne rzeczy tutaj wyjdą. Czy listę mamy to łączyć oryginały, żeby Pani radna była zadowolona? Ale proszę Panią... Przepraszam bardzo, ja przychodzę do drugiego punktu. Nie dyskutujemy o tym. Ja przychodzę do drugiego punktu. Na dzielnicy sobie to masz. Uważałem, że można procedować, także proszę, jakby przyjść na następne spotkanie. Przechodzimy do punktu. Co znaczy, na następne spotkanie? Będzie następne posiedzenie komisji w listopadzie i będzie taka sama procedura, jeżeli tutaj nie wyjdą jakieś sprawy dotyczące podpisu, jeżeli Państwo przyjdą do osoby, które złożyły. To po prostu będziemy procedować ten punkt i będą się Państwo wypowiadać w tym punkcie. Dwa słowa, bo ja myślę, że skoro jest ten czas jeszcze miesiąca, to myślę, że Państwo mogą zaprosić radnych, mam aktywnych radnych, na pewno przyjdą, będzie można pokazać tutaj te sprawy u Państwa i myślę, że wtedy będzie można jakoś o tym porozmawiać, a nie potrzeba sprawa się denerwować, myślę teraz. Tak. Myślę, że radni bez problemu przyjdą, prawda, i będą wyprowadzić, ale nie ma sensu się teraz denerwować. Ja jeszcze też chciałem Państwu zwrócić uwagę, że komisja rewizyjna jest do rozpatrzenia jakby skargi czy nieprawidłowości formalnych, jakie są w dzielnicy Sławiu. Natomiast komisja rewizyjna ani nie jest od tego, żeby rozpatrywać, czy Państwu wybudowano chodnik, czy nie wybudowano. Jak jest rada dzielnicy, to naprawdę ten komisja nie powie, że ja już tak mówię do przodu trochę, że komisja nie rozpatrzy, że na jednym osiedlu robi się wszystko, a na drugim osiedlu nie robi się nic. Bo jeżeli jest uchwała Rady Dzielnicy w tej sprawie, to decyduje Rada Dzielnicy, a komisja rewizyjna jakby nie może powiedzieć, że na przykład uchwała Rady Dzielnicy jest nieważna, bo ci mieszkańcy dostali to, a ci tamto. To jest zupełnie inne. Dlatego wierzyliśmy w rewizyjną komisję, bo Rada Dzielnicy jest głucha na nasze krzyki. Proszę Państwa, czy była Pani, czy ktokolwiek z Państwa był na Radzie? Proszę Pana, nas odcięli. Zrobili nam do S17 dwa pasy, puścili przez poligonową. Przecięli poligonową na pół. Nas nazywają starą poligonową. Ja mam dziecko z porażeniem mózgowym. Zamawiam taksówkę, a taksówkarz jedzie do Przytoczna i dzwoni mi, proszę Panią, gdzie ta poligonowa jest? Nie oznakowali nas. Wypadek był przedwczoraj. Były wypadki śmiertelne. Postawili za wiaduktem światła, a na skrzyżowaniu nie ma świateł. A na wysokości świateł są pasy. Tam są ciągle wypadki. Ile osób jest poturbowanych? Rada w ogóle nie reaguje. Pan jest nieprawda. Proszę Państwa, to jest nieprawda. Nie wracamy do tego dzisiaj. Dziękuję Państwu. To jest niedowiedzie kłamstwo. Ja mam na szczęście cała rada dokumentów. Mamy szereg dokumentów, które świadczą, że myśmy wiele rzeczy przekazywali Radzie Miasta i przekazywaliśmy straży i byli też przedstawiciele władz miejskich. I możemy to wszystko udowodnić. I teraz proszę Państwa, nie my powinniśmy adresatem dzisiejszego spotkania, tylko Rada Miasta. Przepraszam. Proszę Państwa, obowiązki radnych, także ma reprezentować mieszkańców. Dziękuję Państwu. Czyli Pani to nie jest ta komisja. Ale na to na Radzie Dzielnicy sobie wyjeżdżają. Ale czy Państwo nie byli nigdy, bo Pani mąż... Niech Pani zaprosi. Jak to nie, proszę Państwa, ale otwarte wieczory.
dlatego że wiele rzeczy dowiadywałem się monitorowali. Nawet waszą kanalizację za samą każda z tych spółek to pisze, że ona jakby
tylko na podstawie tego sprawozdania, które spółka składa ze swojej działalności. Biegły rewident tylko wyłącznie ocenia sprawozdanie, które przygotował zarząd. To jest sprawozdanie zarządu, działalności zarządu plus sprawozdanie finansowe, czyli rachunek zysków i strat, bilans, czyli aktywa i pasywa i rachunek przychodów. I w oparciu o to biegły rewident bada. Naturalnie biegły rewident może poprosić zarząd o dodatkowe wyjaśnienia. Jeżeli jest taka potrzeba, to on uwzględnia swoje sprawozdanie. Dobrze, czy mają panowie jeszcze... Natomiast jeszcze pan radny mówił o zobowiązaniach... Tak. No, czy ja nie bardzo rozumiem pytanie, tak jak zawsze, no zobowiązania w rachunku ekonomicznym, w sprawozdaniach finansowych będą zawsze, bo to jest rad, że to jest kiedy taka pozycja w rachunku zysków i strat w tym sprawozdaniu finansowym i coś takiego jak zobowiązanie jest, chociażby mówimy o, podam przykład, port lotniczy. Obligacje, które są emitowane przez port lotniczy, jest to tak jakby zapłacę zobowiązanie. Obligacje, które wyemitował NPBiK na poczet wkładu własnego na projekt unijny, też jest to zobowiązanie. TBS, który na każdą inwestycję zaciąga preferencyjną pożyczkę w Banku Gospodarstwa Krajowego, też jest to ujęte w sprawozdaniu finansowym, że zakładce jest zobowiązane. Nie da się bez zobowiązań funkcjonować. Nie, ja rozumiem, że są, ale mnie chodziło o to, że tam jest taki przepis, że jeżeli zobowiązania przekraczają określoną wysokość, przykładowo na lotnisku 361 milionów złotych, no to wówczas jest jakby, no powinno, jest prawda, nadzwyczajne zebranie Rady Nadzorczej czy zarządu, żeby jakby się zastanowić, jaka jest sytuacja finansowa spółki, bo ona nie spełnia jakby tych wymogów do istnienia. Czy w takich sytuacjach się, no jakby... Taka sytuacja, tak jak pan, przepraszam, że to słowo, taka sytuacja, jak pan przewodniczący mówi, naturalnie jest w porcie, w spółce port lotniczy SA, to jest sytuacja znana, chociażby dlatego, że są te obligacje wyemitowane na budowę własnego lotniska, czyli terminalu. Natomiast w takim przypadku kodeks spółek handlowych przewiduje podjęcie uchwały przez dane zgromadzenie w zakresie dalszego ocenienia spółki. I taka uchwała była podjęta w porcie lotniczym Lubin SA, mając na uwadze oczywiście, że spółka na bieżąco jest w stanie regulować swoje zobowiązania. A to, że zobowiązania ogółem, czyli de facto te obligacje przekraczają kapitały określone i takie są przesłanki wynikające z KSA. Nie ma większego znaczenia, tak jak pan radny mówi, nie ma większego znaczenia w zakresie płynności finansowej. To jest zobowiązanie, regulacja zobowiązania. Natomiast zapisy KSA są spełnione. Wówczas podejmowana jest uchwała o dalszym istnieniu spółki. Czy taka uchwała została podjęta? Tak, i chciałem spytać, czy inne spółki też takie uchwały podejmowały się? Nie, bo w innych spółkach taka konieczność nie zachodzi. Te zobowiązania nie przekraczają takie zapisy wymagające z kodeksu spółek handlowych. Dobrze, dziękuję bardzo. Proszę pan radny dyrektor. Ja mam jedno pytanie. Czy nasze spółki akcyjne sportowe, one mają niebiegłego rewidenta, czy nie? Tak, każda spółka. Tym bardziej spółka akcyjna. Ona jest ustawowo. Spółki akcyjne, zgodnie z kodeksem spółek handlowych, mają wyższy reżim w zakresie sprawozdawczości finansowej. Tak, co roku jest wybierany. Nie ma więcej pytań. Czy ma to pan na grupie w naszej komisji? Dobrze, dziękuję. Proszę pan na nadzorę. Ja mam pytanie właściwie do pana sekretarza. Które z danych, które zawarte w tych sprawozdaniach to są dane publiczne? Że nie można rzeczywiście tego... Ja mam powiedzieć, czegoś takiego nie ma jak dane publiczne, tylko chcę tylko powiedzieć, że już kilkakrotnie czy to wojewódzki sąd administracyjny, czy nawet naczelny sąd administracyjny, chociażby ostatnio w styczniu tego roku, chyba wyrok jest z 11 stycznia 2017, Fundacja Wolności złożyła skargę na spółkę Motor Lubin S.A. na zarząd spółki w zakresie udostępnienia sprawozdania, gdzie wojewódzki sąd administracyjny wyraźnie wskazał, że sprawozdania
adresowe przedkładane do KRS-u, jest to rejestr jest jawny, każdy może sobie wziąć i spółka nie musi go udostępniać. Ta osoba, która wnioskuje, może pojechać do KRS-u i te dane sobie wziąć. I Wojewódzki Sąd Administracyjny przyznał w tej materii rację w spółce Motor Lubnia SA. I my tak jakby, to nie jest tak, że my nie chcemy go udostępniać, tylko my skutecznie odsyłamy do KRS-u, bo tam jest rejestr. Każdy może sobie to sprawozdanie pobrać. No proszę bardzo. Odnośnie w tej sprawy. Niedawno we sprawie w całości. Krzysztof Jakubowski, Fundacja Wolności. Odnośnie tej sprawy to tylko powiem, że nie jest to taka sytuacja jednoznaczna, ponieważ ostatnio wnioskowaliśmy parę miesięcy temu sprawozdanie finansowe spółki Motor Lublin za rok ubiegły. Motor nam jej nie udostępnił, wpisał, że jest w KRS-ie. Złożyliśmy skargę na Motor do sądu. Motor tą skargę otrzymał, po czym skontaktował się radca prawny prosząc o wycofanie skargi, że przekaże nam sprawozdanie i to sprawozdanie otrzymaliśmy. Czyli nie jest to tak jednoznaczne, że można sobie zawsze do KRS-u zajrzeć. Natomiast w KRS-ie też często jak pytam o sprawozdania, to nie są one dostępne, więc nie są ogólnie dostępne. Dla nas dlatego myślę, że dobrą praktyką byłoby, żeby spółki miejskie się chwaliły swoimi wynikami finansowymi, chociażby na przykład w biuletynach informacji publicznej, ale to już oczywiście nie w mojej gestii, jest tylko może Państwa, żeby takie praktyki tutaj wprowadzić. Czy są takie gminy, które się chwalą? Dziękuję bardzo. Ja też chciałem zabrać. Proszę bardzo. Ja dzisiaj bardziej przyszedłem jako mieszkaniec, bo jestem zaciekawiony tymi sprawozdaniami finansowymi. Trochę się dziwiło, że jako mieszkaniec nie mogę tych sprawozdań nigdzie dostać. Byłem w Biurze Rady Miasta, byłem pana dyrektora, w końcu wylądowałem u pana sekretarza Andrzeja Wojewódzkiego, który obiecał, że w ciągu kilku dni te sprawozdania będą udostępnione, o ile... Znaczy najpierw muszą być zanonimizowane, czy nie te dane, ewentualnie inne chronione prawem, ale to jest, proszę państwa, ogólnie duży problem. Wszystkie spółki miejskie praktycznie nigdy nie publikują informacji, które się tam powinny znaleźć obligatoryjnie. Jest to m.in. informacja o dochodach i stratach spółek handlowych, o majątku podmiotów oraz o majątku pochodzącym z zadysponowania majątkiem komunalnym. Żadna praktycznie spółka tego nie informuje. Takie informacje są w sprawozdaniu finansowym. Z naszej perspektywy byłoby to mniejsze obciążenie, gdyby po prostu spółki publikowały te sprawozdania. Chciałbym się też odnieść do tych spraw sądowych, bo to nie jest do końca tak, że przegrywamy. Te sprawy obecnie czekają przed NSA na rozpatrzenie i Rzecznik Praw Obywatelskich wyraził zainteresowanie przystąpieniem do tej sprawy, chociaż powiedział, że już jest trochę spraw, do których w naszych sprawach przystąpił i nie możemy być jak w niego podmiotem dominującym. Mamy także kolejne sprawy i myślę, że w USA jednak powoli zmieni postanowienie, tym bardziej, że większość jakby spraw, które były do tej pory rozpatrywane, nie dotyczyły podmiotów publicznych, a dotyczyły podmiotów prywatnych, gdzie jest trochę inna sytuacja. No i czy te dane są dostępne w KRS-ie? Po pierwsze, nie zawsze te dane są, po drugie, mieszkańcy Lublina muszą jeździć. Ja zapytam, czy pan dyrektor bierze informacje od spółek czy z KRS-u? Ja nie mam rady zgromadzenia, nie mam informacji ze spółek. No i ja myślę, że pan jest małym zgromadzeniem, ale tylko mieszkańcy są właścicielami tych spółek tak naprawdę i też warto nie byłoby ich odsyłać do KRS-u, tylko po prostu pokazać, że jesteśmy jawni i że te sprawozdania gdzieś się znajdują. A zwrócę uwagę jeszcze... Słucham? Mnie do pytania się tak? Pozostało, przepraszam, ale jeżeli KRS jest warto do tego, żeby takie sprawozdanie mieć i udostępnić, to jest na KRS-u, jeżeli tam to sprawozdanie jest niewłaściwie złożone. To jest jakby wina KRS-u. Okej. Nie powinno przyjąć dokumentu, skoro czegoś brakuje. Są sprawozdania albo nieuzupełnione, albo... Nie, to rozchodzi się o to, że spółka w terminie składa sprawozdanie do KRS, zanim opublikuje i zanim ono będzie dostępne w rejestrze KRS-u, to czas mija, tak? A państwo takiego z fundacji chcieliby tak naprawdę, nie wiem, 30 czerwca czy 1 lipca od razu te sprawozdania w KRS-ie zdobyć, a to jest technicznie Ja może dokończę moją myśl, bo tu nawet nie chodzi o to, jak one są dostępne, bo okej, teraz są dostępne, my sobie zrobimy zdjęcia, ale nie każdy ma taką możliwość, żeby pojechać w godzinach pracy, funkcjonować do KRS-u, to widzicie, jak jego pieniądze i jego majątek tak naprawdę pochodzący z podatków jest dysponowany. Zwróćcie też uwagę, że my na przykład jeździmy do KRS-u, robimy zdjęcia, ale takie informacje nigdy nie są dostępne w formie dla osób na przykład niewidomych. Osoba niewidoma, jeśli pojedzie do KRS-u, nic nie zobaczy. Dlatego chodzi nam też o to, żeby te sprawozdania były dostępne w formie
może nie będą maszynowego odczytu, w tym momencie mamy wolontariuszy, którzy nie dowidzą, nie widzą i mają problem po prostu z pozyskiwaniem takiej informacji. To zresztą dotyczy większości informacji udostępnianych przez lubelski ratusz i nie bardzo wiemy już, z czym to się wiąże. No ale wracając do dzisiejszego posiedzenia. Szanowni Państwo, jest dzisiaj komisja rewizyjna, są jakieś dokumenty. Każdy obywatel może przyjść na tą komisję, powinien móc się zapoznać z tymi dokumentami. Ja dzisiaj przyszedłem, niestety z tymi dokumentami się zapoznać nie mogę. Mam obietnicę, że będę mógł się z nimi zapoznać, no ale już jak to będzie po komisji, nie będę mógł zadać bardzo ważnych pytań. A odnośnie tych pytań, to ja mam takie dwa pytania do pana dyrektora. Jedno to, jak wyglądają zobowiązania krzyżowe między spółkami, to znaczy, czy spółki między sobą udzielają pożyczek, czy mają jakieś niespłacone zobowiązania, szczególnie przeterminowane. A druga rzecz to, czy Motor Lublin też przypadkiem nie podejmował uchwały o kontynuowaniu działalności pomimo złych wyników finansowych. Ja mam pytanie, pan Brzydzie pyta. Właśnie chciałem to się było spadki, to jest też. Czy też kolego jest przeciwne, żeby pan jakby o udzielenie odpowiedzi, zadawanie pytań? No bo może wcześniej nie spytałem, ale to jako mieszkańcy miasta, no panowie są przedstawicielami fundacji, więc uważam, że mogą zabrać głos. Ale jeżeli państwo będzie przeciw, to zakończymy. Nie, jak mam powiedzieć, no to... Ale pytam kolegów, czy jest przeciw. Nie ma. Proszę bardzo. Jeżeli mógłby pan doprecyzować odnośnie tego pytania odnośnie zobowiązań krzyżowych, co pan ma na myśli? Chodzi o to, czy na przykład spółki między sobą pożyczają jakieś środki finansowe, czy ewentualnie między nimi występują zobowiązania niespłacone, czyli na przykład wystawiona faktura za usługi, płatność, termin płatności 30 dni, a nie jest zapłacona przez okres roku albo i dłuższy. Bardzo takie informacje to jest, mi się wydaje, tutaj wchodzimy o tajemnicę handlową. To już w oparciu o poszczególne faktury i płatności między fakturami i kontrahentami. No takie informacje, dobrze pan wie, że pan takiej informacji nie udzieli. I my też takiej informacji nie udzielimy. Spółki między sobą nie dokonują zakupu, bo chociażby jest to związane z przepisami skarbowymi. Takich rzeczy tu dokonywać nie można. Natomiast radni byli informowani, że były pożyczki udzielane Motorowi Lublin. I takie informacje były udzielane w roku 2015 i w 2016. Czy spółki między sobą dokonują płatności? Tak jak powiedziałem wcześniej, takie informacje udzielić nie możemy. Aczkolwiek nie widzę tutaj nawet możliwości pod kątem zakresu działalności tych spółek. Bo zakres działalności tych spółek wyrażony w PKD-ach, one tak naprawdę wykluczają chociażby co mogłoby PKD robić dla RPC-u. Ja nie widzę możliwości w naszym czasie. Spółki wykonują prace wynikające ze swojej działalności na rzecz siebie, chociażby RPC, tak? Wykonuje część robót na własne potrzeby, MPK wykonuje część robót na własne potrzeby w postaci budowy trakcji trolejbusowej. Natomiast tak jak mówię, no ja nie widzę takiej możliwości realnej, żeby takie prace między sobą spółki wykonywały. Ale jest też spółka MKK, która świadczy usługi MKK, która świadczy usługi z zakresu ochrony. I jak Państwo wiecie, to jest informacja też ogólnie dostępna. W roku 2000, w zasadzie w poprzednim sezonie piłkarskim świadczyła usługi ochrony na meczach Motoru w ramach konsorcjum z grupą GO, chyba tutaj, jeżeli pamiętam. Ja tylko rozkiwam, co chodzi, ponieważ to sprawozdanie, które posiadamy, to sprawozdanie Motoru Lublin, wynika, że najbardziej przeterminowane zobowiązania są wobec firmy MKK właśnie oraz Motoru Lublin. A także jest dużo kredytów udzielanych przez spółki komunalne, między innymi przez SPR, który też jest w tragicznej, znaczy nie jest w dobrej sytuacji finansowej, który pożyczył pieniądze Motorowi Lublin i te pożyczki nie są spłacane. Bo trochę to będzie obawa. Ale to raczej nie ma też dostawa SPR-u do Motoru. Znaczy, jeżeli ja mogę powiedzieć odnośnie tych spraw związanych z zadłużeniem Motoru, one w 2005-2006 wystąpiło. Jak wiecie, w 2007 roku, w zasadzie w budżecie na 2007 dla spółki Motor Lublin radni zabezpieczyli kwotę 3 miliony, żeby spłacić całość zadłużenia. 17. To przepraszam, 17. Było zabezpieczone 3 miliony, w tym 1 200 000 zł
około 1 000 zł na spłatę, całkowitą spłatę zobowiązań i tak też zostało to poczynione. Kwestia zobowiązań, jakie była, jakie miała Motor Lublin, szczegółowo było omawiane na Komisji Sportu, chyba też na innych komisjach, i one były wskazane. Tak zaopone MKK było, to tak samo jak z tego, co mi wiadomo, Górnik Męczna też ma zobowiązanie w stosunku do MKK. Dobrze, dziękuję bardzo. Jeżeli nie ma pytań, proponuję zapis, że komisja zapoznała się ze sprawozdaniami finansowymi spółek miejskich oraz opiniami wielu rewidentów za 2016 rok. Ja to tak sprawdzę i uzupełnimy, że jeżeli coś było, to mieli do stanu. Dobrze. Jeżeli tutaj, ponieważ tutaj pan sekretarz dobrze wie, kiedy może udzielać informacji, kiedy nie, jeszcze poproszę o krótką informację w tej sprawie. Zawsze staramy się profesjonalnie udzielać informacji na każdy wniosek albo na każde oczekiwanie takowej informacji, jeżeli ona nie jest opublikowana, czy to w BIK-ie, czy ewentualnie w innych publikatorach ogólnie dostępnych w rejestrach, to też część jeszcze innych. Natomiast oczywiście czas od czasu powstaje polemika, czy coś jest informacją publiczną, czy może być opuszczone, czy wie przekazane. Różnie z tym wygląda, ja nie chciałbym w tej chwili oceniać, czy później sytuacji ewentualnie postępowań sądowych, to nie o to chodzi. Moim zdaniem każda sprawa jest indywidualna i każda ocena później w danej sprawie jest indywidualna. Staramy się współpracować ze wszystkimi, a szczególnie z Fundacją Wolności, także tutaj na pana prezesa, i myślę, że to zdanie jest podobne. Natomiast proszę państwa, też jest jedna rzecz, myślę, że istotna i ważna. To nie da się w niektórych przypadkach ocenić, no ja powiem, że na godzinę przed, czy na kilkadziesiąt minut przed posiedzeniem komisji, jeżeli te dokumenty są przekazywane w określonej formule, czy tam zachodzi obawa ewentualnie danych, które są chronione, czy też nie. To trzeba sprawdzić i zweryfikować. Ja nie twierdzę, że są i nie twierdzę, że nie ma, ale udostępniając informację publiczną i dokument określony z danymi, które podlegają ochronie, to nie kto inny, tylko urząd, że naraża na określone konsekwencje. Z tego co pamiętam, chyba dolar i pół. Ewentualnie, jeżeli mówimy o danych wrażliwych z artykułu 27 ustawy, to dolar 3. Więc tu musi być też, należy ta staranność zachowana i to nie jest absolutnie działanie przeciwko komukolwiek, czy związane z jakąś chęcią nieudostępnienia informacji. Dziękuję bardzo. Także zapis do tego punktu już mamy. Tak. Przechodzimy do punktu trzeciego. Jest, mamy projekt uchwały w sprawie zaskarżenia do sądu administracyjnego rozstrzygnięcia nadzorczego wojewody Trubeckiego. Wydaje mi się, że wszyscy znamy sprawę. No ale się ponad nie powinno, także. Przechodzimy. A nie ma pana Filipowicza, co się stało? Nie odpowiadam. Przechodzimy do. Nie stało. Ale tej wojewody to. Przechodzimy do głosowania. Wody też nie ma. Tak. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie zaskarżenia do sądu administracyjnego rozstrzygnięcia nadzorczego wojewody lubelskiego? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie ma. Szanowni Państwo, zakończyliśmy punkt trzeci, mamy jeszcze sprawy wniesione. Proponuję, żeby zapoznać się z pismem pana Adama Głowacza, który znany jest sprawy, znany sprawy dotyczącej Rady Dzielnicy Bronowicy. Także proszę o zapoznanie się z tą sprawą i ewentualnie już tutaj informowaliśmy pana Głowacza, że nie, komisja nie ma kompetencji jakby do tego, żeby robić dodatkowe zebranie w Radzie Dzielnicy i tak dalej. Ale pan Głowacz uważa inaczej, więc nie będę kolejny raz to samo odpisywać, ale no tutaj jeszcze może jak państwo się zaznajomią, to tam na następnej komisji. Proszę bardzo. Ja tak bardzo krótko chciałbym się podziękować fundacji za aktywność na różnych polach i na przyszłość, jak panowie przyjdą, to powiecie ten puder, który się podrobił. Mówiłem dwie godziny temu, że będę. Tak, ale trzeba mieć kieszeni puder, żebyśmy się podrobili. No i tak nie mogę nic nie jest. Jeszcze mamy na ukończenie, w zasadzie ukończone już widziałem sprawozdanie, jak to jest przeprowadzone.